No na pewno łatwiej się gra, kiedy zdobywa się bramkę i inaczej ta gra wtedy by wyglądała, wiadomo. Mamy 1-0 i całkowicie inaczej byśmy się ustawiali, a tutaj niewykorzystane sytuacje, wiadomo, gdy traci się bramkę, ta gra już później wygląda zdecydowanie inaczej, bo wiadomo, trzeba gonić wynik. Górnik już zagrał troszeczkę dużo ostrożniej, wykorzystał później w drugiej połowie nasze takie... No nasze błędy jakby nie było i przegraliśmy 0-3. No taka porażka smutna troszeczkę. No na pewno to boli, to nie przychodzi łatwo, bo wiadomo, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. No i to nie jest łatwe. Myślę, że zabrakło nam przede wszystkim koncentracji przy stałych fragmentach gry, bo trenowaliśmy to i no, nie chcę już zwalać winy na żadnego sędziego, bo nie warto, ale... Nie powinno być pierwszego rzutu rożnego dla Górnika, a z tego padła bramka, prawda? Ale to myślę, że indywidualne krycie. No, ktoś puścił kosznika, jeszcze nie wiem kto, ale ktoś go puścił, no i tam strzelił bramkę. I od tego się zaczęły problemy. No. A jeśli chodzi o środek pola, to myślę, że jest coś w tym prawdy, że przegraliśmy tam walkę, no ale mówię, no nie byliśmy blisko siebie i myślę, że Sobolewski z Dachem mieli za dużo miejsca na to, żeby rozgrywać piłkę. Kilka już porażek mamy na swoim koncie. W perspektywie mecz wyjazdowy z Legią, trudny rywal. Szczerze powiem, że dla nas każdy rywal jest ciężki i musimy zbierać jak największą ilość punktów w każdym meczu. No, dzisiaj nie wyszło, no, ale na pewno się nie podajemy i będziemy dalej walczyć. Na pewno, no, w pierwszej minucie źle trochę weszliśmy, bo Kona sobie stworzyła kilka 100% sytuacji i na szczęście nasze nie wykorzystała. My mieliśmy też jakieś swoje sytuacje, prowadziliśmy w pierwszej połowie i to na pewno cieszyło. No, widzieliśmy, schodząc na drugą połowę, widzieliśmy, że musimy w drugiej połowie zagrać się bardziej skoncentrowani i wystrzec się tych błędów pojedynczych, no i to uczyniliśmy. No, i stworzyliśmy sobie jeszcze kilka dogodnych sytuacji i uważam, że zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. Ty możesz być szczególnie zadowolony, bramka i udział przy dwóch kolejnych. No na pewno, no to cieszy, nie? Że strzeliłem bramkę. Dostałem przed drugiej bramce dostałem dobre podanie od Łukasza Madeja, tylko wystarczyło dobrze zagrać do Roberta Jerza i trzecia bramka, wyszliśmy fantastycznie z kątą i 3-0 i to na pewno cieszy, że z tyłu na 0 zagraliśmy, a z przodu 3 bramki strzeliliśmy.